zawleczono mnie na UB, przesłuchania, bicie, gdzie byłem przeszkolony, czy jestem agentem i tak dalej, nie? Miałem złamany obojczyk, usta rozwalone całe, bez zębów. To byli właściwie mordercy. Dla mnie to była bardzo dramatyczna sytuacja, bo jako młody człowiek w tym czasie to widziałem pierwsze bezpośrednie strzały do ludzi. Władza, która na mnie by zabezpieczała wszystko, strzela do nich. Na Roosevelta ktoś zaczął strzelać z trzeciego piętra i strzelał do ludzi normalnie bezbronnych. Sztandar widziałem zakrwawiony, jak młodzież chwyciła ten sztandar i zaczęli wynosić poza teren ulicy. Brak mieszkań, brak dostępu do służby zdrowia, wypłacania pieniędzy, to było zarzewie tego konfliktu, buntu, który wybuchł w czerwcu 1956 roku w zakładach wcześniejszych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, teraz imienia Józefa Stalina. Władza komunistyczna na robotników, których było bardzo wielu, bo na placu mówi się, że zgromadziło ich około 100 tysięcy. Przeciwko tym robotnikom władza skierowała wojsko, czołgi. Przeciwko tym robotnikom władza użyła broni maszynowej. Poznański Czerwiec był jednym z ważniejszych buntów wolnościowych i antytotalitarnych w latach 50. XX wieku w Europie Środkowej. Poznański Czerwiec spowodował też znaczne osłabienie dyktatury komunistycznej w Polsce.